Zatrzymujemy się przy niewielkiej lagunie, wypełnionej wodą stopniejącego lodowca i pływającą po niej krow. Za chwilę taką amfibią będziemy pływać między górami lodowymi. Jökulsárlón to po islandzku laguna lodowcowa. Jezioro powstało około 40 lat temu, gdy cofnął się lodowiec Breiðamerkurjökull, który jest częścią czapy lodowej lodowca Vatnajökull. Bryły lodu odrywające się od lodowca pływają w jeziorze, a następnie wąskim ujściem spływają do oceanu. Tutaj kręcono sceny do filmu z Jamesem Bondem Śmierć nadejdzie jutro oraz Zabójczy widok. Nakręcono także sceny do filmu Tomb Raider i Batman Początek. Jezioro leży 1,5 km od brzegu Oceanu Atlantyckiego. Ma 18 km kwadratowych powierzchni i do 248 metrów głębokości.